Żeby nie było tak, że bawimy się tylko w jazdę równoległą, nawigację, isobus teraz. Mamy jakieś tak swoje projekty, tak? I tu mamy taki prototyp systemu liczącego ziarno na siewniku zbożowym Unia Fenix T1000 łamane na 3. System pozwala nam liczyć sztuki nasion zbóż nie tylko masowo, ale i ilościowo. Składa się z fotokomórek. Przepływ badany jest na każdej rurce, także możemy też wiedzieć, jaka jest równomierność wysiewu naszego siewnika, poprzeczna. System składa się z fotokomórek, które liczą na każdej rydlicy ziarno. Do tego jest aparat wysiewający oczywiście, silnik elektryczny, centralka silnika i jeszcze jedna od wewnątrz centralka cała sterująca. System jest oparty na komunikacji isobus. Także możemy tutaj utworzyć sobie mapę zmiennej aplikacji nasion na metr kwadratowy. System isobus pozwala nam na obsługę na panelach Trimble oraz innych producentów. Możemy sobie ustawić sztuki na metr kwadratowy. W tym przypadku będziemy sieli 300 nasion na metr kwadratowy. Jak widzicie, dopiero zaczynamy. 23 hektary testów. Będziemy siać jęczmień. Teraz tutaj będziemy widzieć aktualną dawkę. Tutaj widzimy dawkę w sztukach na metr kwadratowy na poszczególną redlicę. No i oczywiście system blokady nasion mówi nam, czy nie zapchała się żadna redlica. X-Fill działa, bo zrobiliśmy komórkę pół minuty temu. Nadal jedziemy. Ta nasion na metr kwadratowy siejemy. Na skłonie trochę ściąga, ale kierownica nadrabia.